Polecamy Państwu kolejne porady naszych prawników, którzy odpowiadają na pytania przesłane nam przez czytelników. W ostatnich dniach wyjaśnialiśmy m.in. szczegóły nowej ustawy dotyczącej kredytów bez wkładu własnego. Odpowiedzieliśmy też na prośbę naszej czytelniczki, pani Jolanty, która pytała, czy rodzice, którzy nie mieszkają z dziećmi, mogą otrzymywać 500+ i alimenty. Na prośbę innej czytelniczki, pani Magdaleny, wyjaśniliśmy, czy orzeczenia Sądu Najwyższego są wiążące dla sądów powszechnych. Natomiast na prośbę pani Ewy udzieliliśmy odpowiedzi, czy sadzenie wysokich żywopłotów na granicach działek jest zgodne z prawem. Przypominamy, że na naszej platformie każdy może zamieścić film, na którym opisze swój problem prawny, z jakim ma do czynienia. To miejsce, gdzie ofiary przestępstw uzyskują informacje, w jaki sposób mogą otrzymać pomoc. Także osoby, które mają wątpliwości co do zgodności z prawem proponowanych im usług czy transakcji, mogą zadawać pytania, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Wystarczy na nasz adres kontakt@poznajfakty.pl przesłać link do swojego nagrania wideo lub po prostu opisać swój problem. Można też zadawać pytania poprzez nasze profile na Facebooku i Twitterze. Zapraszamy!